Ahoj wszystkim rozbitkom na Morzu Łyski, witam was Konrad Puccini Puć i dzisiaj krótko i na temat, właściwie moja ulubiona whisky, mój ulubiony single malt. Oczywiście zdarzają się jakieś tam cask wersje w mocy beczki, jakieś limitowane cask strengthy i tak dalej. Pewnie mi się zdarzyło pić w życiu lepszą whisky. Natomiast taką whisky ogólnie dostępną, która nie jest żadnym jakimś limitowanym właśnie wydaniem, tylko po prostu whisky dostępna w sklepie na co dzień, no to właśnie w zasadzie jest to mój ulubiony z takich standardowych single maltów. Santis Malt, Santis Malt, Zentis Malt. Ja najczęściej mówię Santis Malt, no nie chcę się jakoś w żaden sposób do tych niemieckich kanonów wymowy dostosowywać, mówię sobie po swojemu. No i Santis Malt samo tak naprawdę to jeszcze niewiele nam mówi, bo to jest edition Dry Faltigkeit, czyli edycja jedna z kilku, które oni mają oczywiście w swoim portfolio. Tam podstawową edycją jest Ziegel, jest wersja Himmelberg, tutaj mamy w tym przypadku właśnie tego Dry Faltigkeita. Też nazwa, troszeczkę taki łamaniec językowy, zanim to pierwszy raz na festiwalu whisky wymówiłem. Dry Faltigkeit. No tak, to chwilkę mi zeszło, natomiast no, musiałem zapamiętać tą nazwę, jak się potem okazało, bo to się stało jedno z moich ulubionych whisky, więc teraz w nocy o północy. I co nam to mówi generalnie? No, Dry Faltigkeit to jest nazwa generalnie jakiegoś tam masywu górskiego. Dry, czyli rozmawiałem oczywiście z panem ambasadorem marki na ten temat. No, z tego co pamiętam, to były jakieś takie masy w trzech szczytach. Stąd ten przedrostek Dry, ale to tyle jeśli chodzi o nazwę. Ta edycja jest moim zdaniem wyjątkowa, pomimo tego, że jest w tym standardowym portfolio. Z jednej prostej przyczyny, właściwie no nie z jednej, jest kilka tych przyczyn. Od razu no w ogóle na wstępie już ten kolor. Kolor już jest podejrzany, jest niesamowicie intensywny. Bardzo, no to jest więcej dużo niż błyszczy. To już jest taki kolor miedziany. I na pewno przyciąga uwagę. Tak już nam obiecuje coś takiego dojrzałego. To jest w zasadzie kolor takiego naprawdę dobrze dojrzałego bourbonu. Ja już sobie to whisky przelewam w tym momencie. Zaraz powiem Państwu dlaczego. Znaczy, no, dlaczego? No by przelewam ją ze względu na to, bo to jest mocna whisky, to jest single malt bez deklaracji wieku, czyli mamy tutaj NASA. Natomiast jest to w pewnym sensie rekompensowane i jakością tej whisky, i woltażem, i specyficznym rodzajem beczek, do tego zaraz dojdziemy, w których ona jest leżakowana, i miejscem, w którym powstaje, bo Szwajcaria w zasadzie no to nie jest pierwszy kraj, który nam się kojarzy z produkcją whisky, jak sobie pomyślimy, tak na chybił trafił, to pewnie nawet nie jest pierwszym z 10 krajów, który nam się kojarzy, a jednak oni tak naprawdę tradycję produkowania alkoholi to mają bardziej związaną z produkcją alkoholu owocowego. Bardziej destylatów właśnie owocowych, ale też dlaczego, to zaraz sobie powiemy. Najpierw sobie ją przelejmy, dajmy jej właśnie troszeczkę się napowietrzyć, bo tutaj jest zawodnik konkretny. I wracając do tematu. Więc te kilka czynników się składa na jej niepowtarzalność. Po pierwsze, no właśnie ta moc, niech ona nam tutaj ładnie odmyje ścianki. Od razu mogę Państwu pokazać, bo się nakłapałem o tym kolorze, jak to wygląda. Mniej więcej kolor się prezentuje tak, no to jest taki naprawdę bardzo, bardzo intensywny bursztyn, taki miedziany, wpadający już w brązy kolor, bardziej przypominający jakiś dojrzały bourbon. No oczywiście destylarnia jest położona w pięknym terenie, dookoła masywy górskie, prawda, Szwajcaria, więc mamy Alpy. Przede wszystkim czystą wodę, czyste powietrze, wiadomo, oni o to dbają. No i tutaj generalnie ta cała whisky jest mocno związana z tym swoim miejscem powstawania. Tak bardzo pokrótce o historii tego w zasadzie browaru. Brauerei Locher,
czyli browar należący do rodziny Locker, produkujący bardzo szeroki wachlarz wszelkiej maści gatunków piw. Do 99 roku ten browar sobie funkcjonował i dalej sobie funkcjonuje, natomiast w 99 roku w Szwajcarii zmieniło się prawo, które właśnie do tej pory zabraniało wykorzystywania zboża do produkcji mocnego alkoholu. Więc no, jakby produkowanie czy wódki, czy jakiejkolwiek whisky nie było możliwe. Zmieniło się prawo. No i co robi właściciel, który ma naprawdę duży stok, duży zapas różnego rodzaju beczek po piwie? No, otwiera destylarnię między innymi i część tych beczek, część starych beczek, część nowych beczek po piwie jest wykorzystywana. W zasadzie w przypadku akurat Dreifaltigkeit, ona jest starzona tylko i wyłącznie w beczkach po piwie. No i to są bardzo specyficzne beczki. Mamy beczki po piwie, małe beczki 80-litrowe i ten Dreifaltigkeit tylko i wyłącznie w beczkach po piwie jest leżakowany. Nie jest stara whisky, generalnie na stronie producenta możemy doczytać, że no około 5 lat te destylaty średnio mają, które tutaj nam wchodzą w skład tej whisky. No dobrze, ale wracając już do całej esencji, do tego, co my lubimy najbardziej. To jest jeden z tych filmów, naprawdę, w których żałuję, że do tego smaku nie da się Państwu jakby odzwierciedlić. To jest jedna z tych whisky, które naprawdę trzeba powąchać, które trzeba skosztować. Ona ma tak charakterystyczny, wyrazisty zapach. O, już z daleka, nawet nie trzeba przytrzymywać nosa gdzieś tam blisko na kieliszku, po prostu atakuje nas taki słodki dym, słodka wędzonka, kompot wigilijny, kompot z suszek. W zasadzie powiedziałem, nie chodziło mi po głowie, żeby ten odcinek nagrać w piwnicy, gdzieś w kotłowni, bo to bardziej oddaje gdzieś na tle jakichś konfitur, z jednej strony piec do centralnego, z drugiej strony szafka z konfiturami. To jest takie dobre połączenie tej whisky, bo jest mega słodka, mega owocowa, a na to wszystko nakładają się po prostu no, te warstwy tego torfu. Torf zresztą pochodzi z lokalnych źródeł, z lokalnego torfowiska, z miejscowości nieopodal, więc no, to wszystko jest jakby składane na miejscu, wszystko się ze sobą komponuje. I woda, i gatunki jęczmienia rodzime, i tak samo torf. Wszystko jest tam robione w Szwajcarii. Swoje beczki po swoim piwie. Taka bardzo charakterystyczna whisky. Ciężko oddać jej charakter. To nie jest torf, który spotykamy gdzieś na Isla. Powiem szczerze, że to nie jest taka typowa też whisky dymna, którą możemy sobie wyobrazić. Takie sztampowe, ale jak ktoś nie pił, no to ciężko ją do czegokolwiek innego porównać, moim skromnym zdaniem. Ja nawet tyle już o niej powiedziałem, o smaku, nawet jej nie skosztowałem, bo ją doskonale znam. Nie wiem, która to już jest butelka u mnie w barku, tego Dreifaltigkeita, która mi schodzi. No w końcu mi się udało nagrać odcinek, kiedy mamy połowę butelki, bo najczęściej, przynajmniej połowę, bo najczęściej nagrywam, jak już mam jakąś tam seteczkę albo nawet, no nie, mniej to nie, ale no minusem wielkim tej whisky, tak naprawdę ta whisky ma jeden wielki minus, jest sprzedawana w butelkach pół litrowych. To jest wielki zawód, bo cena jest faktycznie jak za siódemkę, no a jednak połówka, a wiadomo co to jest połówka na dwóch. Także z kumplem nie polecam siadać do tego, tym bardziej, że zresztą może nawet nie, że nie polecam, bo raczej większość podziękuje, jak poczęstujemy właśnie tym z osób, które nie piją najczęściej whisky na co dzień, a tym bardziej takiej whisky, no to wypiją jeden kieliszek, otwierają szeroko oczy. Już parę testów na znajomych przeprowadziłem, kiwają z uznaniem, szukają jakichś słów, żeby ją opisać, ale najchętniej to pewnie było gdzieś tam wypluli na boku, jakby się dało. No to jest taka whisky, ją trzeba do niej podejść naprawdę tak, no, przede wszystkim z pomyślunkiem i z no, ze znajomością tematu, prawda? Oczywiście może się zdarzyć, że tam jednej na, nie wiem, na 1000 osób, która pierwszy raz w życiu pije whisky i skosztuje akurat
takiej, no to się zakocha w whisky w ogóle w tym smaku. I no raczej się to rzadko zdarza, do tego smaku trzeba jakoś tam powoli krok po kroku dojść, a whisky jest niesamowita. Ja może w końcu się jej napiję? Brawo, brawo, bravissimo. Coś wspaniałego, proszę Państwa, coś wspaniałego. 52%, ale taka oleista. Rozlewa nam się fajnie tutaj. Rewelacja, rewelacja. Tak szeroka paleta smaku. To, że to jest dym na whisky, ona w ogóle tym dymem, ona podkreśla tym dymem to, co ma w sobie najlepszego. No tak jak właśnie w kompocie z suszek. No nie jest tak, że sam dym czujemy. Czujemy smak tych uwędzonych owoców. No one jest wspaniałe. Waniliowo, miodowo, owocowa. Alkohol jest tak dobrze w niej ukryty, jak na te 5 lat. No rewelacja, rewelacja. Całkowicie odcinek, powiem szczerze, znaczy obiektywny. Żaden odcinek nigdy, nikogo nie jest obiektywny. Każdy gada od serca. Jakbym miał ocenił w skali męskości, no to ja jej przyznaję oczywiście 10. W skali małgorzowatości, czyli to, co mówią dziewczynki, przyznaję jej punktów jakieś może w granicach 6. I z kategorii ogólnej miodności, nie mam tu na myśli słodkości, słodyczy, no to ta miodność na 10. No, czapki z głów, no, umarł w butach po prostu. No. Ta whisky. Umarł w butach, whisky wyrywa z butów, jest wspaniała. Jak był pierwszy raz na festiwalu skosztowałem, to się w niej zakochałem. No, pomimo tego, że tam był taki miks smaków i tego wszystkiego, ona się przebiła. I na początku zaraz festiwalu skosztowałem i potem na końcu, jak już wychodziłem i dalej, po prostu no, to niezatarte, wspaniałe wrażenie. Ahoj wszystkim rozbitkom na morzu whisky. To była recenzja mojej ulubionej łychy, która jest dostępna. W następnym odcinku też jakby nie zwalniamy i nie obniżamy poprzeczki. Zapraszam na recenzję Wild Turkeya Rare Breed, czyli fajnie będzie grzał. To jest zadziorna bestia. To jest taki indyk, przed którym się uciekam. Albo może on wystraszyć naprawdę, może nam wskoczyć na głowę. Jak ktoś się wychował na wsi, to wie, o co chodzi. A są takie, no. Ahoj!